Następnym krokiem w naszym kursie będzie stworzenie ENCI, które będą odpowiadały danym, które potrzebujemy zapisać w naszej bazie danych w celu obsługi naszego panelu klienckiego, panelu administracyjnego. W tym celu przejdźmy do naszego projektu. Jak pamiętamy z poprzedniej części kursu, ENCI tworzymy w katalogu Entity, który znajduje się w katalogu Source, SRC. Żeby stworzyć ENCI, ENCI jest po prostu zwykłą klasą, więc stwórzmy klasę. No więc tak, co nam jest potrzebne? Na pewno będzie nam potrzebna ENCI lekarza, która będzie odpowiadała za to, jakich mamy lekarzy, ich specjalizacje. Będą nam potrzebni również pacjenci, którzy będą się zapisywali do lekarza, a zapis będzie zapis również będzie ENCI-ą, czyli będzie jakimś tam ENCI-ą spotkania. No i załóżmy, że na razie tyle. Jeszcze może historia pacjenta z datą. Tak, to jest też dobry pomysł. Niech pacjent również ma historię swoich chorób. Czyli tak, zacznijmy może od lekarza. ENCI doktor. Standardowo, aby stała się to ENCI-ą doktrynową, należy dodać jej adnotację entity. Pierwsze co, to oczywiście każda ENCI-a musi posiadać ID, czyli nasz klucz główny w bazie danych typu integer. Jest to kolumna typu integer i zaznaczmy, że chodzi nam tutaj o ID. I trzecią jeszcze ważną sprawą, jest, jeżeli chodzi o ID, jest autogenerowanie. Czyli żeby baza danych sama wygenerowała nam tą wartość, która tutaj się znajduje. Następnie, jakie jeszcze właściwości powinien mieć lekarz? Na pewno jest to imię i nazwisko, czyli first name i last name. Dobrze, niech to będzie string, oczywiście kolumna typu string i tak samo tutaj string, kolumna typu string. String, tak. No i w zasadzie mamy pierwszą encję stworzoną. Zobaczmy, jak zmieni się nasz schemat bazy danych. W tym celu wykonajmy polecenie doctrine schema update. Ja właśnie tutaj używam aliasów DSU, który nam upraszcza pracę, szybciej się pisze, nie trzeba wypisywać długich poleceń właśnie tych doctrine schema update, tylko wystarczy skrótowo, a Symfony już sobie poradzi, już sam będzie wiedział, o co nam tak naprawdę chodzi. Dump SQL. Widzimy, że zostanie nam dodana tabelka doktor, więc stwórzmy. A coś tutaj nie działa. Może jeszcze na początku sobie bazę danych zdropujmy z opcją force. Spróbujmy jeszcze raz. A, no tak, skoro zdropowaliśmy naszą bazę danych, to należy teraz ją stworzyć. OK, baza danych stworzona. Teraz widzimy, że zostanie stworzona baza danych doktor. Więc tak też zróbmy. Doctrine Schema Update Force. No i została już stworzona nasza ENCI-a doktor, która odpowiada nam za lekarzy. Zobaczmy teraz, kolejną rzeczą, którą jeszcze trzeba dodać, to jest konfiguracja naszej ENCI w Easy Adminie. W tym celu przejdźmy do konfiguracji Easy Admina w Packages, Easy Admin tutaj. Tutaj widzimy, że już po zainstalowaniu
naszej paczki z admina został dodany komentarz z tym, jak powinna wyglądać konfiguracja takiego pakietu. Dlatego no, zróbmy dokładnie tak samo, jak to wygląda tutaj, więc usuńmy ten zbędny komentarz. Skopiujmy sobie referencję do naszej klasy. To jest też taki przydatny skrót, gdyż do kopiowania referencji prawy kliknięcie na nazwę klasy i copy reference lub skrót klawiszowy Ctrl-Alt-Shift-C też nam kopiuje referencję. Dzięki temu możemy sobie bezpośrednio wkleić ten link tutaj. I już mamy naszą klasę App Entity Doctor. Tak jak widzimy, bezpośrednia referencja. Nie chodzi o to, że skopiowaliśmy sobie tylko nazwę klasy, ale również nazwę klasy wraz z jej namespace'em. Bardzo pomocne. Uruchommy sobie teraz nasz serwer. Winkosa Server Run. Serwer już działa i przejdźmy do strony naszego panelu administracyjnego. Jak widzimy, te dwa proste kroki, czyli stworzenie Ency i dodanie konfiguracji tej Ency do Easy Admina, wystarczyły, aby stworzyć już widok z naszym lekarzem, czyli tutaj doktor, tak jak widzimy. I te property, które on posiada, czyli ID, first name i last name. Spróbujmy dodać doktora. No niestety jeszcze tutaj nam brakuje jednej rzeczy, gdyż nasze metody, no nie mamy takich metod getFirstName, FirstName, a potrzebujemy je, żeby EasyAdmin mógł sobie czytać z naszej Ency. Na razie mamy same property, więc wygenerujmy sobie jeszcze gettery i settery, żebyśmy mieli dostęp do naszych property publiczny. Wszystkie trzy. Ważną jeszcze jest, to tylko setery jak na razie, jeszcze getery. To również do trzech wszystkich property. Ważne jest, żeby getery miały możliwość zwracania nula z tego względu, że przy tworzeniu nowej Ency, no instancji nowej Ency, wymagane jest, aby no była ona przekazana do formularza i w formie no takiej właśnie nulowej, czyli to jeszcze nie jest encja w bazie danych, jest to na razie jakby sam obiekt klasy PHP. I z jednym sobie wywołuje metodę get, która no zwróciłaby nul, jeżeli nic nie ma na niej dodanych i tym samym zwróciłaby wyjątek, ale kiedy mamy już dodane tutaj, że pozwalamy na zwrócenie nuli, to już nie powinniśmy dostać żadnego błędu. Zobaczmy jeszcze raz tutaj. No jak widzimy, przeszliśmy po prostu do dodawania nowego lekarza i już został dodany. Jeszcze raz pokażmy tutaj. To jest nasz widok z panelu administracyjnego. Dodajmy lekarza i już możemy dodać lekarza. Nazwijmy pierwszego lekarza Jan Kowalski. Jan Kowalski będzie naszym pierwszym lekarzem. Widzimy, że został on dodany do naszej bazy danych lekarzy. I to za ciosem stwórzmy sobie kolejne encje, czyli niech to będzie dla nas następną encją specjalizacja. Tutaj jeszcze zauważmy, że jest plik git ignore, który nie jest potrzebny już w tym momencie, dlatego możemy go spokojnie usunąć. Zobaczmy jeszcze na jego treść, co on tam ma. Właśnie widzimy, że on jest puściutki. Służy on tylko po to, abyśmy w naszym repozytorium mieli katalogi, gdyż domyślnie git nie śledzi pustych katalogów, a dodając taki pliczek git ignore, który jest w zasadzie pusty, no zaczynamy go śledzić w repozytorium gitowym i dzięki temu może dajemy znać gitowi, żeby śledził również ten katalog. To jest taki trik, który pomaga właśnie w tym, żeby zachować strukturę katalogów. Ale kiedy mamy już jakikolwiek plik, tak jak tutaj, no to już nam ten katalog nie jest potrzebny. Następną encją będzie specjalizacja.
Klasa specjalizacji została właśnie stworzona i tak jak to było poprzednio, zdefiniujmy ją, żeby była ENCJO doktrynowo. No i moglibyśmy teraz przystąpić do następnego kroku, czyli wpisania ID, property ID, ale wiedząc, że taka operacja będzie robiona kilkukrotnie do każdej naszej ENCI, możemy uprościć to i stworzyć sobie traita, który będzie tworzył, który już będzie miał zdefiniowane to, co mamy tutaj w ID. Czyli no, teraz byśmy dokładnie musieli przepisać ten kawałek kodu do ENCI specjalizacji, ale żeby to uprościć, stwórzmy sobie traita. A więc stwórzmy go w namespace partial i niech on się nazywa ID our trait. W template już ustawmy sobie, niech to będzie trait. Do ciała naszego traitu skopiujmy sobie to, co mamy tutaj w ID. Jeszcze tutaj akurat nie skopiowały nam się jeszcze adnotacje, więc musimy sobie to sami skopiować ręcznie, niestety. Jest już dodane, ORM. Dobrze. Do tego traita dołóżmy również setery i getery, gdyż no, tak samo już nie będziemy musieli ich sobie pisać w klasie, która ma już ID, a wiemy, że każda klasa, która będzie miała ID, będzie potrzebowała również setera i getera, więc od razu niech już będzie to też dodane w traicie. I tak jak widzimy, w tym momencie nie musimy już mieć tej property tutaj, tylko możemy użyć naszego traita, czyli use ID our trait. Dla przypomnienia, traity działają tak, jakbyśmy po prostu kawałek kodu wkleili w dane miejsce, czyli ten kawałek kodu znajdujący się tutaj w tym traicie zostanie wklejony w czasie kompilacji w miejsce tutaj w tej klasie. Zauważmy również, że nasze metody setID i getID już są przez ID oznaczone, że są overrides, czyli nadpisują metody z traita tego. No niepotrzebne nas są te metody, gdyż one robią dokładnie to samo, co w traicie, więc również możemy je sobie usunąć. Dzięki temu nasz kod jest bardziej czytelny. Jeszcze jedną dobrą praktyką w pracy z traitami tego typu, jak ID our trait, jest dopisanie do nich interfejsu, który będzie nam definiował, że dany trait, jakie implementuje metody dany trait. Czyli stwórzmy sobie dokładnie taki interfejs, który będzie w tym samym namespace, czyli appPartial, i będzie się nazywał dokładnie tak samo, tylko z inną końcówką, czyli ID our interface. I niech posiada definicję dwóch metod, które znajdują się w naszym traicie, czyli naszych getterów i setterów. Nie jest to oczywiście wymagane, ale na pewno uporządkuje troszkę naszą klasę, gdyż traity są w PHP napisane troszkę nieintuicyjnie i no niestety nie możemy sprawić, żeby trait implementował pewien interfejs, ale możemy zrobić takie przejściowe rzeczy, że napisanie interfejsu, który ma tą samą nazwę co trait, i teraz wiemy, że taka nasza klasa, która używa traita, powinna również implementować interfejs zgodny z tym traitem. To z tego samego traita użyjmy również w naszej klasie specjalizacji, czyli po prostu zróbmy use ID our trait oraz dodajmy implementację ID our interface. Dzięki temu już nie musimy pisać definicji ID w naszej ENCI. Potrzebna nam jest jeszcze jedno property do naszej specjalizacji, czyli no nazwa specjalizacji, tak? Czyli niech będzie to name. Typu oczywiście string.
i będzie to kolumna typu string. Dorzućmy do niej tak samo jak poprzednio gettery i settery. Getter niech pozwala na nula. Chcemy, aby nasz lekarz miał specjalizację jakoś. Po to właśnie stworzyliśmy tą klasę specjalizacji. Sama w sobie nic nam nie daje. Dlatego do lekarza dodajmy nowe property specjalizacje. I będzie to property typu specjalizacja. Czyli klasa tej specjalizacji to właśnie klasa tego property to właśnie specjalizacja. Jak to zdefiniować w doktrynie? Takie relacje, tak jak mówiliśmy podczas pierwszej części kursu, użyjmy tutaj relacji join column i w naszym przypadku będzie to many to one. Z tego względu, że jedna specjalizacja, no wiele lekarzy może posiadać tą samą specjalizację. I oczywiście w drugą stronę, że do jednej specjalizacji może należeć wielu lekarzy. Czyli mamy relację many to one, wpisujemy target entity specialization. Wszystko już nam zostaje tutaj podpowiedziane bardzo szybko. Kolejną rzeczą, tak jak było to poprzednio, żeby dodać do Easy Admina naszą encję, należy zdefiniować konfigurację tak samo jak to było w przypadku doktora, lekarza. A rzeczą związaną z bazą danych, które należy wykonać, to update schematu bazy danych. Gdyż stworzyliśmy kolejną nową encję, trzeba znowu stworzyć nowy schemat bazy danych. Czyli ping console doctrine schema update. Zobaczmy, jakie zostaną wygenerowane polecenia. Dla pewności już widzimy, że zostaje stworzona nowa tabelka o nazwie specjalizacji i zrobiona relacja między tabelką doktor a specjalizacji. Uruchommy. I uruchommy teraz nasz serwer. Zobaczmy, co się stanie. Jak widzimy, mamy już tutaj dwie w lewym pasku menu do lekarzy i ich specjalizacje. Dodajmy więc nową specjalizację, albo kilka nawet. Niech to będzie właśnie podpowiadana stomatologia, urologia, cóż jeszcze, ginekologia. Na razie niech będzie tyle. Przejdźmy sobie do naszego Jana Kowalskiego, doktora, i zdefiniujmy mu, jakiego będzie specjalizacji. Aby to zrobić, jeszcze nam jest tutaj jedna rzecz potrzebna, gdyż widzimy, że tak jak mówi nam błąd, nie mamy właśnie getterów, setterów do naszej specjalizacji w NC. Właśnie tutaj, więc doktor, więc dopiszmy je szybciutko. Gettery i settery. Otóż to. I jeszcze ważną rzeczą jest, że jeżeli chcemy wyświetlać w relacjach naszą klasę specjalizacji, trzeba dopisać jej metodę toString, tak, żeby w naszym formularzu się to jakoś wyświetliło. ToString jest taką specjalną metodą w języku PHP. Jest to tak jedna z metod magicznych. Wszystkie metody magiczne właśnie zaczynają się takim podwójnym tutaj znakiem podkreślenia. Chodzi o to, że jeżeli byśmy chcieli obiekt sobie wyświetlić, czyli jako string, czyli sparsować obiekt do stringu, to PHP będzie szukał właśnie tej metody, toString, żeby to wyświetlić. No jakby no, z poziomu PHP no nie wiemy, jakie to są property i co należy wyświetlić, czy to ma być name, czy to ma być ID. No my wiemy, że chodzi nam o name, więc tak też zróbmy, że ta metoda nasza toString będzie zwracała name. Okej. Okay.
Dobrze, teraz już powinno być wszystko ok. Zobaczmy. O, zgadza się. Od razu widzimy, że w panelu Easy Admin został wygenerowany formularz, z którym możemy sobie wybrać już wcześniej dodane specjalizacje. Niech nasz Jan Kowalski będzie stomatologiem. Brawo, został dodany. Teraz tak samo jak możemy sobie wpisać następnego lekarza. Takie kroki jak ja teraz robię, to dokładnie będzie robił pracownik naszego systemu, który będzie właśnie wprowadzał lekarzy nowo zatrudnionych lub ich usuwał i tak dalej, jeżeli już przestaną pracować. Ich specjalizacje. Bardzo uproszczony jak na razie panel. Tomasz Maliniak. Urologia. No i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie tutaj to dodawać.